Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Halo, halo, tutaj na dole jestem. Siema, witam. Nowa kamerka, wow, Lucek. Kurde, zgapiasz od Gimpera, co ty sobie myślisz w ogóle? Czemu tak masz kamerkę? Znaczy, kiedyś już używałem green screena, ale tak jakoś źle go ustawiłem, nie podobało mi się, teraz sobie go inaczej ustawiłem i troszeczkę to lepiej wygląda, to znaczy nie zasłania tak za bardzo interfejsu gry, moim zdaniem jest ciekawiej. A poza tym, jeśli chodzi o ciekawe rzeczy, to ustawiłem sobie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, muzykę taką hip-hopową, żeby leciała też nam podczas jazdy, podczas wyścigów i tak dalej, żeby po prostu był taki undergroundowy klimacik. Troszeczkę te rockowe piosenki mi się znudziły i postanowiłem sobie też te rapowe kawałki wrzucić do wyścigów, do jazdy dowolnej. A poza tym wgrałem sobie moda graficznego, jednego z kilku, które chyba będziemy sobie testować tutaj w Undergroundzie 2. Jest ich kilka. Ten akurat, ja właśnie nie za bardzo lubię te mody graficzne z tego względu, że one dodają taką ciemną nawierzchnię, ciemną tą drogę i no tak jest to troszeczkę za ciemne moim zdaniem, nie podoba mi się to, no nie pasuje mi jakoś w tym Undergroundzie. Okej, jest noc, powinno być ciemno, ale kuźwa, to jest miasto. W mieście zawsze jest jasno i te drogi są oświetlone. A tutaj mamy na przykład, no pod tą latarnią jest jaśniej, tak? Tutaj troszeczkę też. Ale tutaj droga jest totalnie ciemna i tylko gdzieniegdzie widać te refleksje i to mnie właśnie w tych modyfikacjach najbardziej denerwuje. Wjedźmy sobie do tunelu, zobaczymy jak to wygląda na przykład w tunelu. No i zobaczcie, jesteśmy w tunelu. W tunelu jest zawsze wyrąbiście jasno, no nie? A tutaj co? Chodzi ogólnie o to, że te tekstury powinny być jaśniejsze. Powinny być nie w jakiejś tam czerni czy odcieniach jakiegoś niebieskiego koloru, tylko powinny być w jakimś takim szarym kolorze, takiego asfaltu, prawie że w dzień, dlatego że tu w Undergroundzie cały czas ścigamy się w nocy. I okej, fajnie by było, żeby rzeczywiście, jakby ta gra miała być taka super realistyczna, to rzeczywiście te drogi powinny być takie ciemne, bardzo ciemne, ale tutaj jest zdecydowanie za ciemno. I można by coś tam jeszcze spróbować poszperać, żeby ta gra była jakaś jaśniejsza, czy coś takiego. No to spróbuję może na następny odcinek, ale myślę, że ten mod długo u mnie nie zabawi. Tak, mamy, widzicie, nowy ekran ładowania i nawet ciekawie to wszystko wygląda. No ale z drugiej strony zobaczcie, jak jest tak strasznie ciemno. Cały ten odcinek właśnie będę grał na tym modzie graficznym i dajcie znać w komentarzach, czy wam też to odpowiada, czy nie. Mi tak troszeczkę to przeszkadza, ale da się grać, nie jest tak źle, widać kontury tych dróg, widać kontury tych dróg, widać gdzie mamy jechać, tak, jest wszystko w miarę okej, ale no, jest dobrze, ale tak jakoś, kurde, nie do końca, tak jakby to powiedział nasz prezydent Duda, prawda, jeśli chodzi o memy. No i co, standardowo rozpędzamy się i dopiero walimy drift, no bo tutaj co, to właściwie nie są drifty, tylko power slide spod Tesco. Ale powiem wam jedną rzecz, że te samochody tutaj w Undergroundzie 2 już na starcie są sporo lepsze niż w Undergroundzie 1. Tam rzeczywiście zarzucić dupą na początku było trudno, tutaj jest lepiej. Fajnie się driftuje, fajnie się to zaczyna. Cyk. Także ekran ładowania jest zdecydowanie fajniejszy, podoba mi się bardziej. No i tutaj mamy kolejne drifty. Tak walę te drifty tym samochodem Peugeotem 105 chyba? Tak się nazywa. A się w ogóle do tych driftów to tak średnio nadaje. Powinienem wziąć w ogóle jakiś samochód z napędem na tył, no nie oszukujmy się, tak powinienem zrobić. Tutaj mamy jakieś drifty. Mówiliście, żebym wyścigi URL robił sobie na końcu, jak już przejadę te wszystkie wyścigi opcjonalne gdzieś tutaj na mapie. A ja mam jeszcze inną propozycję, wyścigi URL będę robił tylko i wyłącznie na live'ach, co wy na to, ok? One są niektóre dość nudne i dość długo trzeba je jeździć, dlatego ja proponuję, żebyśmy sobie na live'ach to po prostu jeździli. I tam na początku może te wyścigi URL nie będą aż tak rozbudowane, więc część z nich możemy rzeczywiście zrobić sobie na odcinkach, ale później będzie tam naprawdę dużo okrążeń. To są zresztą mistrzostwa, pod których odblokowujemy fajne rzeczy przeważnie. Więc ja myślę, że warto sobie to porobić na live'ach niż tutaj na odcinkach, bo to powiem,
co tu dużo gadać, zanudzę was tymi wyścigami URL, a lepsze są właśnie takie drifty, gdzie się dzieją dużo ciekawsze rzeczy. Cyk. Także myślę, że no ten mod graficzny jest taki sobie, ale oczywiście komentarze, wypowiadajcie się, dajcie znać, co o tym myślicie. No jest, zobaczcie, jest strasznie ciemno. Już wolę te standardowe tekstury, ale troszeczkę może wyostrzone, nie? Albo jakieś tam trochę, troszeczkę delikatnie pozmieniane, no ale nie żeby, kurczę, było jak ciemno, jak wiecie gdzie. Tak to być nie będzie. Mimo że mam samochód z napędem naprzód, to drifty idą mi fantastycznie. Zobaczcie, rozpieprzam każdego po kolei, nie? Te traski są bardzo podobne teraz do siebie, bo to jest w zasadzie stadion. Mam te fantastyczne przednie lampy w moim Peugeotie. Wygląda to okropnie, ale te pierwsze części tuningowe niestety w Undergroundzie takie są. No i trzeba je instalować, bo trzeba mieć te punkty stylu, żeby być fantastycznym zawodnikiem, żeby się podobać tutaj laskom. Tak, no to trzeba to niestety zainstalować, żebyśmy też mogli jakiś tutaj progres odnieść w grze. O, ale skubanie, za mocno skręca. Tutaj w ogóle zobaczcie, tutaj kogoś zarzuciło. Nie jadą tak sztywno strasznie, nie? Słuchajcie, ja mam 22 tysiące i ktoś tutaj też ma 22 tysiące, także to jest... No nie, kurczę. Także to już jest poziom trudny, to jest poziom trudny i to czuć tutaj na wyścigach, na driftach, gdziekolwiek. Czuć, że jest jakaś rywalizacja. Tu mamy dwa okrążenia, także ja muszę tutaj spiąć poślady. Bo to już... O, shit! Nie, to już są ostatnie zakręty. Tak nie będzie, tak być nie będzie. Wiecie co, dupa, niech sobie jadą pierwsi. Ale tak sobie chwilę poczeka, powiedzmy te 20 sekund. O, zniknę. Okej, dobra, no to jest stara gra, możemy to wybaczyć. Ludzie po prostu nagle się rozeszli, a że to są jakieś, nie wiem, czasy nowożytne, jakieś tam, to po prostu ogarnęli już teleportację i się teleportowali. Może z Mass Effecta tam ogarnęli tą prastarą cywilizację, a zresztą wy nie jesteście w temacie, bo wy nie gracie Mass Effecta. Co ja bym tutaj gadał o jakimś Mass Effectie? Ale się wciągnąłem w te gry, no, RPG teraz bardzo. Tam mogę grać cały czas, nagrywać. Jak kończę nagrywanie właśnie gier wyścigowych i wbijam do tych RPG-ów. O się! No kurde, 20 tysięcy się nabiło. To już bym mógł normalnie sobie jechać bez driftowania do mety. Ech. Dobrze, i jeszcze... fajnie. Okej. Chóry, pisze mi chóry. No i co? I 47 tysięcy z palcem w gaciach. Cyk. Czemu reputacji nie dostałem? Tam zero było. Da, fuck. Oszukali mnie. Mamy jakąś nową część? Tak czy nie? Czekajcie, jak to się... Okej. Nowe maski. Ja tam miałem jakieś unikalne maski do... odblokowania czy coś. Boże, znowu ten drift. Takie same cały czas te drifty, nie? No już mi się marzy jakiś samochód taki dobry z napędem na tył. No ale poczekamy, aż to się tam odblokuje. To po tych wyścigach URL nam się coś nowego odblokuje, nie? Bo tak to teraz to taka, wiecie, jest stagnacja, jeśli chodzi o nowe samochody. Musimy czekać naprawdę na coś nowego. Patrzcie, ja już nie muszę już koniec jest. Już wygrałem. Oni tu jakieś... tutaj już widzę, że arabskie drifty można walić. Już te samochody na tyle mocne są. Kurde, zwłaszcza z takim... napęd naprzód. No ale wiecie, ta droga jest tutaj dobrze nawoskowana, więc... ślisko się zrobiło. Nawoskowana, jeszcze olej wylany. Kujawski, potem silnikowy. Z jakiegoś ciągnika, z farminga. Patrzcie, kurde. Lucek dał czadu, 61 tysięcy, dwa okrążenia tylko. No i mamy wszystkie chyba drifty już rozwalone. Turbo, cover, coś tam, opportunity. No ja mam ochotę się pościgać, bo to auto tak naprawdę najlepsze jest na wyścigi. To co ja tutaj pokazałem, to było troszkę tu dużo gadać, żałosne. Wydaje mi się, że ten mod graficzny troszeczkę też zmienił tekstury chmur. Ładniej to wygląda. Tak nie wiem, czy
dobrze zrobiłem, instalując tego tą modyfikację, a nie robiąc sobie kopii zapasowych plików gry, bo teraz mogę mieć problem, będę musiał może instalować od nowa ją. No, tego bym wolał uniknąć. To jednak chwila czasu jest na tą instalację, ale dobra, Lucek wszystko ogarnie. Ważne, żeby save'y były, nie? Dobrze, jedziemy. I gaz. Tak właśnie czytałem, szukałem sobie różnych tam modów graficznych i czytałem opinie na internetach pod prezentacją tych modów na YouTubie gdzieś tam, nie? I tam ludzie piszą, kurde, ta gra nigdy nie stanie się stara. Ej, naprawdę. Ja to cały czas powtarzam, ale jakoś ta gra sprawia, że cały czas się w nią fajnie gra, no. Nie mamy tu multiplayera, gramy z botami, tuningujemy jakoś te fury, ale jakoś tak chyba każdy czuje się bliżej tych samochodów, bardziej utożsamia się z tymi samochodami, z tą kulturą, z tego względu, że są tu samochody, które rzeczywiście są bez problemu dostępne dla naszego portfela i możemy je sobie jakoś tam tuningować i nimi się ścigać, a jednocześnie jest to ubrane w jakąś taką fajną szatę graficzną i fajnie pomyślane, z fajną muzyką, co się po prostu podoba i w co się miło gra do tej pory nawet, po tylu latach. I need speed! Czyli co, takie kawałki rapowe podczas jazdy są jak najbardziej wskazane, nie? Kurde, ten samochód driftuje nawet na wyścigach zwykłych. Nie musi być droga nawoskowana czy naolejona, żeby ten samochód latał bokiem. O, shit! Ale jest bardzo szybki. Już na starcie ja wam to mówiłem, że bez żadnego tuningu... Ja nie wiem, skąd ja mam ten samochód. To jest jakaś, nie wiem, turbowersja. Skąd to ja mam, to nie mam pojęcia. Uruchomiłem grę, patrzę, jest. A jak grałem pierwszy raz, na tej samej kopii instalacji gry, to tego nie miałem. I musiałem jakiegoś patcha pobrać, albo nie wiadomo co tam zainstalować. Albo może też, jak przeszedłem raz grę, to dostałem, jak drugi raz się przechodzi do jakiegoś bonusowe samochody. Nie mam pojęcia, jak to tutaj działa. Może jakieś tam coś, nie wiem. No ale kurczę, no bez przesady, ten samochód nie jest aż taki fantastyczny, żeby się przy nim podniecać. A też tam napisaliście mi w komentarzach, że na początku w wersji amerykańskiej chyba jest Acura NSX. Ten samochód, którym ja się tak podniecałem w którejś tam fazie gry na Undergroundzie jedynce, prawda? Dobra była ta NSX i zresztą podoba mi się bardzo, więc wolałbym na początku właśnie mieć NSX. Kurczę, ten samochód jest świetny. NSX czy RSX? NSX to jest Honda. Ta taka, to już jest taki super sportowy samochód. Nie NSX, tylko RSX, o. Dziwna nazwa, RSX, a napęd na przód. Okej, okay. Co, to już koniec? Jak tu mapka wygląda? No, zostały nam dwie gwiazdki do zrobienia, a tam jeszcze dragi są, jedziemy na dragi. No ale tak, mamy jeszcze do ogarnięcia tutaj przeciwników, którzy odblokują nam unikalne części, jeśli ich pokonamy, więc z nimi też trzeba się pobawić. No i zobaczymy, jak te wyścigi będą wyglądały z tym modem graficznym. No tak naprawdę niewiele zmienił. Te tekstury, drogi, no są za ciemne. No, chyba mi tego nie odmówicie, prawda? Są troszeczkę takie... Ło! Okej! Okay. Lel. Spoko! Dzięki za wygraną, panie Eclipse drugiej generacji. Lel. Co to było? Ej, mój samochód jest taki niski, że ja wjechałem pod tego gościa. Fantastycznie. Zniszczyłem go. W poprzednim odcinku, jeśli macie problemy z tymi botami i tutaj pokonaniem ich, obejrzyjcie sobie poprzedni odcinek, ja tam pokazuję różne triki, jak to robić, a zresztą teraz i tak będę z nich korzystał. Także... O, patrzcie, to jest najlepszy trik, jaki może być. I on w pewnym momencie tutaj skręci. Widzicie? Bo jest głupi. No co mam dużo mówić? No taka jest prawda. I to się od razu wygrywa. 9 sekund. Tutaj mamy następnego. I to prawdopodobnie będzie ten sam nawet samochód. Jest taka też metoda, że można się rozpędzić od tylca w tego gościa, jechać dokładnie w niego w tył i czasami go tak aż wywali do góry i wtedy go wyzwać szybko na pojedynek. I wtedy... No, od razu go rozwalamy, bo on nie zdąży się nawet tam wyrobić, nie? Moi drodzy, jeśli chcecie sobie kupować gry taniej, to zajrzyjcie do marketu G2A. Link macie w opisie tego filmu. Tam zawsze można sobie coś tam taniej dorwać. Ostatnio właśnie widziałem Grida
No to też dobre było, bo ktoś tam sprzedawał grida za 400 zł. Grida jedynka, Race Driver Grid, nie? Ale można było też dorwać sobie za 2 zł. Na przykład na Steamie tam chyba nawet tej gry nie ma na Steamie, bo... Znaczy ona jest na Steamie, można jej pobrać ze Steama, ale nie można jej kupić na Steamie. Nie wiem, jak tam trzeba to wyszukać, ale patrzyliśmy na streamie, kurde, rzeczywiście tego nie było. Sobie różne tam gry wyścigowe pokazywałem wam, jakie mam na kompie, na Steamie. I rzeczywiście tego grida nie można było pobrać. Także tam na G2 możecie sobie zobaczyć. Jest rzeczywiście ta gra, ktoś tam sprzedaje. No i kosztuje tam jakieś 2 czy 3 złote. Ach, kurde, zmieścił się. Skubaniutki. No to chodź, cwaniaczku. Ja mam tutaj nitro, więc mi nie uciekniesz. No i teraz musimy go jakoś załatwić. You have the lead. Co on zrobił? Jedzie jeszcze, trzyma się twardo. Do czasu, ja tu zaraz odpalę moje triki. Co on zrobił? No jeszcze się trzyma cwaniaczek. Trochę tam zwolnił, taktycznie zwolnił, bo on ma tam moc, żeby mnie dogonić. A zaraz tu będzie niespodzianka dla niego. Dobra, chyba już jest niespodzianka. Rozwalił się o trafika, fajnie. Czasami tak się zdarza. Później te boty chyba będą coraz trudniejsze, czy nie? To chyba na wyścigu tylko ich poziom się zwiększa. Nie pamiętam, czy to na tych autorunach też. Nara. O kurczę, odwrócił się zbyt szybko. Nie zdążę teraz go zgubić. A może? Bo coś tam się zastanawia. No dobra, coś tam goni. Jedzie za mną jeszcze. No, goni, już mnie podgoni. Dobrze, to teraz spróbujemy sobie innego triku, takiego ryzykownego trochę. Tutaj czasami też to się udaje. Okej, rozwalił się. Akurat nie zrobił tego, co ja chciałem, ale rozwalił się w mieście gdzieś tam o tą wysepkę, także... Poszło. I też pisaliście mi w komentarzach, że body kit właśnie odblokowuje się poprzez te outruny. Tylko, że nie na tym etapie gry, no... Fajnie jakby co chwilę się odblokowywało te body kity. No ale tak nie ma dobrze. Uwaga. Ja się tutaj nie będę patyczkował z gnojami, od razu ich tutaj... O shit, ale rzuciło. Dobra, elo. odwrócił się też szybko. Osiedł, musiałem się podrapać. Jedzie. No to co, próbujemy. Spróbujmy sztuczki z nawrotem. Uda się? Mam teraz dość szybką furę, więc może jest, udało się. Ale odwrócił szybko furę i ciśnie. Dobrze, to spróbujmy czegoś innego. Co? Ha. Niespodzianka, ale to było ryzykowne trochę. Czasami uda im się wyprzedzić w ostatniej sekundzie. Nie ma bata. Już po tobie. Ugotowany. Dobrze. No ale to było ryzykowne. Tutaj czasami rzeczywiście można dostać po dupie. Lepiej robić te pewne triki z nimi. Znowu ten sam samochód. No kurde, już mogli dać inny. Ach, kurde. Chodź tu. By tego załatwić. Próbujmy ten sam trik. Dobra. Próbujemy. O, chyba się uda. Chyba się uda, bo tam coś się zastanawia i cyk. Udało się. Czasami jak właśnie go się za mocno popchnie i on się potrafi szybko odwrócić w naszą stronę. Także trzeba tak go skierować w stronę ściany i on się wtedy zastanawia, w którą stronę ma jechać. Tak przynajmniej to działało do tej pory zawsze, także mówię wam, co działa. No i co? I nie dostaliśmy teraz żadnej nagrody, ale chyba w poprzednim odcinku, jak tam parę outrunów pojechałem, to była tam nagroda, coś tam wpadło. Teraz może poróbmy sobie te covery. No, trochę roboty jest w tym Adelgrandzie, to nie jest tak, że jedziemy sobie wyścig za wyścigiem.
jak to było w jedynce, tylko musimy też robić parę innych rzeczy. Musimy gdzieś tam po mieście sobie pojeździć, dojechać gdzieś. Mamy otwartą przestrzeń, ale też ten świat jest ciekawy, nie? Nie jest taki nudny, zbyt duży. O, musimy jechać w konkretne miejsce. Musimy... Aha, dobrze, dobrze. To jest chyba właśnie z tych Outrunów. I teraz prawdopodobnie będziemy mieli nową maskę do samochodu. I ta maska będzie tylko w tym aucie. Ale to nie szkodzi, bo z tego co kojarzę, to te maski na początku były okropne. I będzie trzeba ją zainstalować tu, ale naprawdę to nie jest duża strata. Najgorzej traci się na częściach... osiągów, nie? Czy tu możemy obracać samochód? Shit. Nie, czekaj. No. Trzeba dobrze przeczytać, żeby nie kliknąć za szybko. No, te maski są takie sobie. Dajmy sobie taki wlocik. Nawet nie było specjalnie widać, bo maska koloru białego. A, dobra tam. Co to? A. Co to? Pojawiły się nowe wyścigi. Jest jeden z cross street i mamy jedną gwiazdkę tutaj i to prawdopodobnie będzie zdjęcie. Na niektórych tych zdjęciach, do niektórych tych zdjęć sami możemy sobie ustawić samochód i chyba to jest właśnie jedno z takich zdjęć, które musimy sobie wykonać przy tej fontannie. Jedno chyba z pierwszych, bo mi się tak zapamiętało. Tak, wjeżdżamy w to i teraz możemy sobie ustawić właśnie różnie ten samochód. Możemy sobie o nim sterować, skręcić ładnie koła w ten sposób. Okej. Nie możemy w żaden... Dobra, niech będzie tak. Yeah! Zapisaliśmy. I fajnie, mamy zapisane. To gdzieś tam się zapisuje, widziałem w save'ach, że gdzieś te DVD covery się zapisują. I ciekawe właśnie, czy jak zmienię nawet modyfikację graficzną, to czy ten mod dalej będzie wyglądać, czy ta grafika dalej będzie wyglądać tak jak wygląda teraz z tym modem. Ale zobaczcie, jak tutaj jest ciemno. To wygląda okropnie. To wygląda naprawdę okropnie. Nie podoba mi się to. Nie no, ja go na 100% zmienię sobie na następny odcinek, coś innego wybiorę. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego do zainstalowania. Coś takiego jaśniejszego to zdecydowanie. Tam widziałem jakieś rosyjskie przeróbki, ale to jeszcze ciemniej. Gówno widać tak naprawdę. Ekran ładowania tylko fajny jest. Nie no, tam parę może innych teksturek jest ciekawych, nie? Ale no ogólnie jest jak jest. Cyk. I tutaj mamy... To jest... W ogóle poznajecie tą trasę? Czy wy poznajecie tą trasę? Ja wam mówiłem już w Undergroundzie jedynce, że co? Że my będziemy mieli kilka trasek właśnie z jedynki tutaj w dwójce. A my chyba nawet w całkiem innym mieście jesteśmy, z tego co kojarzę. Tam w jedynce nie było chyba Bayview, nie? Tylko jakieś inne miasto, a tutaj zobaczcie... The fuck, tam jest... Widzieliście, co tam było? Było logo The Crew, Tekken 7, tutaj Forza, zobaczcie, Forza 5. Także coś to, tutaj Grid, także możemy się poczuć, jakby to była gra taka dosyć współczesna, nie? Bo mamy takie billboardy z nowymi grami dosyć. Chociaż Grid, nie wiem, to był chyba Autosport. No The Crew od razu poznałem, tak patrzę, The Crew, myślę, co jest? Myślałem, że mi się coś przewidziało. Albo że mam jakieś déjà vu, albo nie wiadomo jakie inne voodoo, czyli nie wiadomo co. A tutaj rzeczywiście. Tak, jest logo Grida Autosport. Ostatnio właśnie też na live śmieliśmy się z tego Autosporta. Znaczy, grałem właśnie w Grida Race Driver Grid, to jest pierwszy grid. Rzeczywiście ten pierwszy grid jest fajny. W porównaniu do Grida Autosport. W Gridzie jedynce macie fantastyczne kokpity, naprawdę, odpalając tą grę po tylu latach, nie wiem no właściwie z którego ona roku jest, ale jest na pewno stara. Nie wiem nawet, czy to nie są czasy Most Wanted z Need for Speeda, albo coś koło tego. No to kurde, wbijasz tam, odpalasz kokpit i naprawdę widać tam fajne rzeczy, widać jak gościu dodaje gazu, jak zmienia gdzieś tam bieg, wiecie, super sprawa, nie? Powiem wam, że nawet nie ma takich fajnych kokpitów w Forzie Horizon 3. Dlatego, że te zegary są takie... Okej, one są bardziej szczegółowe,
ale dużo tam obiektów na desce rozdzielczej są po prostu martwe obiekty, nie? Jakieś tam liczniki, te elektroniczne, no, to tam po prostu nie działa, nie? A tutaj rzeczywiście to jest, rzeczywiście możemy się poczuć jak w prawdziwym samochodzie wyścigowym, rajdowym. Super to wygląda. A tutaj mamy logo Asphalt 8. Pyk. I tu mamy kolejną gwiazdkę do zrobienia. Zobaczmy co to. I kolejny Street Cross. Także jest trochę roboty w undergroundzie. To nie jest tak, że o... Trzeba tutaj się troszeczkę postarać. A, musimy jechać w konkretne miejsce. Jedźmy sobie tu. Pamiętajcie, nitro zawsze do rozpędzania, nigdy inaczej. Jak jedziecie prawie z pełną prędkością, to nie ma co tam wciskać mu do końca, bo tam niewiele więcej kilometrów na godzinę będziecie jechać. A no, za wiele na tym nie zyskacie po prostu. A przy rozpędzaniu bardzo ważne jest to, aby się no po prostu rozpędzać jak najszybciej. Najwięcej czasu się zyskuje właśnie przy rozpędzaniu. O, tak wam powiem. Tam jak parę, tam 3 czy 4 kilometry więcej na godzinę jedziecie, to tam nic nie znaczy. I cyk, jesteśmy na miejscu. O, tutaj też możemy sobie, no dobra, zrobimy sobie fajną fotę. Jak daleko możemy w ogóle odjechać tym samochodem? Nigdy tego nie sprawdzałem. Podejrzewam, że w którymś momencie się samochód zresetuje. Ale fajnie by było zrobić to na jakimś ciekawym tle. No bo tak naprawdę ciekawe zdjęcia wychodzą wtedy, kiedy mamy ciekawy obiekt do sfotografowania, ale też tło musi być ciekawe. Odpowiedni kąt, ująć to tło. I dopiero wtedy rzeczywiście to zdjęcie będzie coś warte, będzie przykuwało wzrok. Muszą być też odpowiednie proporcje. Obiekt, który chcemy sfotografować, musi być, nie, że tak na środku, to zależy też, jakie zdjęcie mamy robić, nie? Ale w przypadku samochodów fajnie wygląda, jeśli na przykład auto nie jest centralnie ustawione, tylko gdzieś tam z boku. Tutaj się inaczej tego zrobić nie da, bo niestety mamy już szablon z góry nałożony, jak możemy sobie ustawić kamerę. Aczkolwiek jest to ciekawa sprawa, no bo w jedynce nie mogliśmy nic z takich rzeczy robić, od razu mieliśmy gotowce. I tu, żeby objąć fajnie te budynki, weźmy sobie, tutaj się kończy jeden budynek, tu się zaczyna lampa, to lampę dajmy sobie tak, żeby była niewidoczna. O, i tutaj nam się kończy kadr. Skręćmy sobie kółka, leciutko. Pyk. Możemy jeszcze zmienić kąt, no ale ja już sobie zrobiłem pod to, nie? I cyk, zobaczcie jak to wygląda. To wygląda fantastycznie. Jaka skromność. No i dobrze moi drodzy, dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku z Undergrounda 2. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zapraszam na kolejne, trzymajcie się gorąco, na razie, pa pa.